Maria Szyszkowska, profesor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, filozof, działaczka społeczna, senator piątej kadencji. Wykłada filozofię i etykę. Powołała do życia filozofię codzienności, filozofię formacji i wniosła wkład do filozofii prawa. Opublikowała kilkadziesiąt książek i kilkaset artykułów. W 2005 roku była nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Jesteśmy zachwyceni rozkwitem cywilizacji przede wszystkim dlatego, że wynalazki czynią życie wygodniejszym, łatwiejszym. Lecz nie zastanawiamy się nad tym, że ta uwielbiana przez nas wygoda wzmaga bierność. Tak, a w dodatku cywilizacja powoduje też przepaść pomiędzy ludźmi, bo możemy się kontaktować na odległość, zanika chęć bezpośrednich kontaktów, przy czym rozwija się cywilizacja, ale to nie znaczy, że rozwija się kultura duchowa. Tu następuje upadek i myślę, że to jest ogromnie niebezpieczne, ponieważ nastąpił nadmierny zachwyt dla nowinek technicznych, a jednocześnie wartość człowieka stała się wątpliwa, skoro doczekaliśmy się nazwy kapitał ludzki. No właśnie. Świetnym przykładem tego stanu rzeczy, mówię o odosobnieniu jednostek, jest kontakt internetowy. Dla wygody rezygnujemy z bezpośrednich relacji z drugim człowiekiem. Przestaliśmy sobie zdawać sprawę z tego, że kontakt z żywym człowiekiem jest ogromnie inspirujący. Natomiast wygoda, o czym właściwie już przed chwilą była mowa, powoduje, że stajemy się bierni. I wygoda jest pseudowartością. Niepokój mój wyraża się w tym, że pseudowartości biorą górę nad rzeczywistymi wartościami. A te pseudowartości to dążenie do dóbr materialnych, dążenie do wygody, dążenie do tego, by zamykać się w kręgu bardzo wąskim, ponieważ zdobycze cywilizacji powodują, że pozostajemy w nadmiernym stopniu w kręgu osób, które już znamy, w tym w kręgu rodzinnym. Nie jest to krytyka życia rodzinnego, ale inspiracje płynące z kręgu rodzinnego to doprawdy za mało, by poznać samego siebie i by móc się wszechstronnie rozwijać. Co więcej, cywilizacja ma doprowadzić w efekcie do tego, że na przykład, oczywiście to jest tylko jeden z możliwych przykładów, mają i powstają obecnie już mega miasta. A więc nadmiernie wielkie miasta, które będą przerażającym skupiskiem bardzo wielu osób i odetną nas ostatecznie od środowiska naturalnego, przyrodniczego. Z drugiej strony, czy chcemy, czy nie chcemy, stajemy się półrobotami, których świadomość jest sformatowana przez inwazję reklam. One także zmniejszają naszą, no można śmiało powiedzieć, swobodę myślenia. W ludziach, którzy będą stłoczeni w tych megamiastach, na pewno nie będą się wytwarzać uczucia życzliwości i braterstwa, lecz będzie narastać agresja. Zresztą znamy, podobne doświadczenia były robione na szczurach i wiadomo, że nadmiar istot żywych na małej przestrzeni wywołuje wzajemną wrogość. Co więcej, na pewno wytworzy się jeszcze większy podział na ludzi, na małą grupę ludzi bardzo bogatych i na dużą grupę coraz bardziej biednych, a nawet pozbawionych pracy. Bo przecież rozkwit cywilizacji, o czym mówimy, doprowadzi do tego, że człowieka będzie w coraz większym stopniu zastępować robot, nazwijmy to w ten sposób. I w rezultacie powstanie problem, o którym zbyt mało myślimy dzisiaj, mianowicie problem, czym zająć osoby, dla których nie będzie pracy, bo w każdym z nas drzemią siły witalne, energia psychofizyczna, która powinna być jakoś ukierunkowana. I brak pracy jest rzeczywiście niepokojącą wizją przyszłości.
Ponadto zapewne wytworzy się sytuacja taka, że ludzie bardzo bogaci osiądą gdzieś na krańcach tych przeraźliwie wielkich miast, ponieważ będzie ich stać na pokonywanie dużej odległości, gdy będą jechać do pracy. Natomiast ludzie biedni, kloszardzi będą właściwie tworzyć skupisko w centrum miast. Sytuacja się zmieni w porównaniu z dniem dzisiejszym. A ponadto obawiam się tego, że będzie coraz mniej bodźców, coraz mniej inspiracji, które prowadziłyby do rozwoju duchowego człowieka. Mówiąc o rozwoju duchowym, mam oczywiście na myśli nie tylko rozwój intelektualny, ale także rozwój wrażliwości, podnoszenie poziomu rozwoju uczuć i rozwój niedocenianej wciąż naszej wyobraźni. Psychiatra i filozof Kazimierz Dąbrowski już pół wieku temu stwierdził, że w XXI wieku zaszczytem będzie znalezienie się w szpitalu psychiatrycznym. To doprawdy prorocze słowa, bo proszę wziąć pod uwagę, że oddziaływanie cywilizacji doprowadziło do tego, że funkcjonują w gruncie rzeczy tylko niskie wartości, skłania się człowieka do tego, żeby zmierzał do dóbr materialnych, żeby rywalizował z innymi, żeby zmierzał do sukcesu i kariery, to też są pseudowartości. I w rezultacie świat tak zwanych ludzi zdrowych psychicznie staje się coraz bardziej światem chorych. W dodatku światem chorych psychicznie osób. W dodatku nakłaniając nas do dążenia do tych dóbr materialnych, jednocześnie słyszymy wciąż kpiny z postaw społecznikowskich, bezinteresownych. Słyszymy kpiny z osób, w życiu których ideały pełnią istotną rolę. I to wszystko sprawia, że świat właściwie zwariował i rzeczywiście będzie ogromnym zaszczytem niedługo już znalezienie się w szpitalu dla ludzi chorych psychicznie, ponieważ tam zapewne będzie można odnaleźć osoby o ponadprzeciętnej wrażliwości, o bardzo wysoko rozwiniętej uczuciowości, które nie wytrzymają tak zwanego normalnego świata, który przestał być normalny w XXI wieku.